Witam. W dzisiejszym filmie porównamy siły zbrojne Armenii i Azerbejdżanu. Aczkolwiek do sił Armenii dodałem od siebie siły nieuznawanej na arenie międzynarodowej Republiki Górskiego Karabachu. Pomysł na ten film został zaproponowany przez widzów, których serdecznie pozdrawiam. Spór terytorialny, który od dekad toczą Armenia i Azerbejdżan, po raz kolejny przerodził się w konflikt zbrojny. Jednak nie był on tak zaciekły jak w 2020 roku, kiedy to Azerbejdżan w 6 tygodni zniszczył sporą część potencjału swojego wroga. Tym razem zacięte walki trwały od 12 do 14 września 2022 roku, a pokój miał wynegocjować Władimir Putin. Aczkolwiek ta krótka eskalacja jest konsekwencją napięć, które zaczęły się jeszcze w maju 2021 roku. Ciekawostką jest, że Armenia należy do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, z rosyjskiego nazywana w skrócie ODKB. Oprócz Armenii należą do niej też Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja i Tadżykistan. Sojusz ten jest odpowiednikiem NATO, a atak na jednego członka oznacza atak na wszystkich. Na prośbę Armenii we wtorek, 13 września 2022 roku, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Kolektywnego Bezpieczeństwa ODKB, której uczestnicy jednak wyrazili tylko głębokie zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w regionie i wezwali do rozwiązania konfliktu środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Dodam jeszcze, że niektóre samoloty bojowe pokrywają się z samolotami szkoleniowymi, a z uzbrojenia obydwu stron postarałem się odjąć sprzęt stracony i dodać sprzęt zdobyty w poprzednich konfliktach pomiędzy tymi stronami. Chciałbym Cię również zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, jak i zostawienia komentarza z pomysłem na następny film oraz łapki w górę lub w bok po obejrzeniu. Zapraszam do oglądania.
Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko.